Witam wszystkich serdecznie, szczególnie sympatyków naszego kanału Lubicki TV. Dzisiaj będę mówił przede wszystkim o jałowcu. O jałowcu pospolitym. Juniperus communis. Dlaczego? Dlatego, że jest to seria pewnych materiałów dotyczących naszego syropu na wirusówki. Na wirusówki przeziębieniowe, te stare i te nowoczesne. Dlaczego jałowiec? Dlatego, że jest to ziele bardzo popularne w Polsce, dlatego, że wszyscy go znają, dlatego, że rośnie w okolicach Kazimierza. Mamy do niego dostęp praktycznie za darmo, wystarczy, że pojedziemy i go sobie nazbieramy. Uwaga, niesamowicie kuje. Dlatego chciałbym Państwu to pokazać, tą gałązkę. Dzisiaj będę mówił, jakie części tej rośliny możemy wykorzystać. W jaki sposób potem możemy je wykorzystywać w terapii? W jaki sposób one działają w organizmie? Na jakie patogeny one działają? Udowodnione to zostało klinicznie. Potem będzie zastosowanie w medycynie chińskiej i synergizm. Dlatego zapraszam na ten materiał, bo może być bardzo ciekawy. Chciałbym Państwu dzisiaj omówić jałowiec pospolity. Jest to nasza rodzima roślina, która występuje prawie wszędzie w Polsce. No w Kazimierzu jest go bardzo, bardzo dużo. Tutaj w ręce trzymam właśnie gałązkę i naszego jałowca tutaj znalezionego nad Wisłą. Rośnie go dosyć dużo. Jest trochę niepokojąca sytuacja. Mianowicie one zaczynają brązowieć, czyli zaczynają chorować. Coraz więcej jest tych chorych jałowców. Ciężko już jest znaleźć naprawdę zdrowe okazy. Tutaj mam tą gałązkę, która już ma część owoców dojrzałych. Proszę spojrzeć, tutaj będę pokazywał, może coś będzie widać. To są owoce takie fioletowe, ciemno-granatowe. Zaraz jednego urwę, o, odpadł mi. I spróbuję go. Ma smak po prostu jałowca, bardzo silny. Stosuje się głównie jako przyprawę właśnie te owoce. Owoce jałowca pospolitego. Tutaj są też zielone owoce, których nie powinno się stosować. Jednakże ja je wykorzystuję, jak robię intrakt, czy robię nalewkę, to zawsze wrzucam całe gałęzie. Dlaczego? Zgodnie z moją taką zasadą, że cała roślina znacznie lepiej działa niż poszczególnie jej części. Oczywiście są to osobne surowce zielarskie, ale ja używam de facto całych gałązek, oprócz korzenia, dlatego że ta roślina chciałbym, żeby odbiła na następny rok. Korzenie także mają działanie terapeutyczne. I zobaczcie, tutaj mamy tak, igły, które wykorzystujemy w terapiach. One są przede wszystkim dobre przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Następnie owoc, dojrzały jest taki fioletowy, w każdym sklepie można je kupić, prawda, z jakimiś przyprawami, z ziołami. U nas są znane, że używa się je do dziczyzny. To jest ciekawostka. Dlaczego się używa do dziczyzny? Każdy mówi, że był zapach jałowcówki. Dlatego, że kiedyś mięso bardzo długo przechowywano i to mięso miało tendencję do psucia się. Nawet jeżeli było długo wędzone na zimnym dymie, to albo owijano je w jakieś tam liście z łopianu, albo właśnie używano dużo jałowca. Jałowiec był po to, żeby wybić patogeny, a także różnego rodzaju pasożyty. I faktycznie on tak działa. Zgodnie z badaniami klinicznymi jest to ziele niesamowite. Następny element, który wykorzystujemy, to są całe takie gałązki, które można także używać w terapiach, które można używać na przykład w inhalacjach. Potem oczywiście korę można zedrzeć, też można użyć. Korzeń także możemy wykorzystać i drzewo z tej rośliny także możemy wykorzystać. Proszę zobaczyć, jałowiec jest naprawdę ciekawym materiałem zielarskim. Mianowicie całą roślinę wykorzystujemy. Oczywiście możemy łączyć te wszystkie części i robić tak, jak ja tutaj przygotowałem. To jest
nalewka, może nie intrakt, to jest bardziej tinktura. Próbowałem ją robić jak intrakt, tylko jałowiec jest zielem aromatycznym według medycyny chińskiej, więc moim zdaniem nie powinno się go za bardzo zalewać zbyt gorącym alkoholem. Jak ja zrobiłem tą nalewkę? Proszę spojrzeć, jaki solidny słoik. Tutaj widać te wszystkie owocki, prawda, już pięknie się ten słoik zassał. Roślina praktycznie się zrobiła biała. Igły są prawie białe, jeszcze są żółtawe lekko. Nie zielone tak jak w tej gałązce, ale żółtawe. Owoce są już też żółtawe, już są białe prawie. Czyli praktycznie dobiega końca jej robienie. Ja ją zrobiłem dosłownie w marcu, to było 29 marca 2021 roku, czyli stosunkowo niedawno, a ona praktycznie nadaje się już do zlania. Ja mam swój sposób na zioła aromatyczne, czyli takie mocno zapachowe. Jak my je zalejemy gorącym alkoholem, to te wszystkie substancje aromatyczne, które możemy wykorzystać w inhalacjach, one wyparowywują. Dlatego powinno się na przykład jałowiec przygotowywać w garku z pokrywką. Nie powinno się go odkryć, chyba że specjalnie chcemy, żeby ten zapach się rozszedł po domu, bo wtedy dochodzi do tej inhalacji, takiej samoistnie, wszędzie po prostu jest zapach tego jałowca. Ja zalałem po prostu lekko ciepłym alkoholem, zakręciłem i postawiłem, tak jak kiedyś mówiłem, mam piec kaflowy i postawiłem na tym, mam taki granit obok, na tym granicie i powolutku ten intrakt, bardziej nalewka zaczęło się naciąganie i ten alkohol był taki lekko ciepły cały czas. Przez około tydzień, bo zawsze wieczorem rozpalam, potem ten granit bardzo długo trzyma ciepło, więc powstała taka nalewka, można powiedzieć, że to jest tinktura, bo to jest 1:1, na pełno jest tej rośliny. Ja tutaj dodawałem całą roślinę, to znaczy gałązki, igły, owoce i też drzewo razem z korą. Nie ma tylko tutaj korzenia. Alkohol jest około 70%. Dlaczego? Dlatego, że jałowiec jest generalnie suchy bardzo. Ja zbierałem go jeszcze w przymrozki. Bardzo późno były te przymrozki, ale je zbierałem. Dlaczego? Zawsze owoce jałowca zbierałem w okolicach Kazimierza. Tak jak się kończyła zima, początek wiosny, takie przedwiośnie, dlatego że owoce były najbardziej dojrzałe. W tym roku no, jest stosunkowo ciężko o dobrej jakości jałowiec, dlatego że no, jest brązowy, są choroby i on po prostu zaczyna znikać. Więc jest to niepokojące z mojego punktu widzenia i ze wszystkich, no bo tak nie powinno być. Aczkolwiek no, znalazłem całą polanę zdrowych jeszcze okazów i to jest właśnie z tej polany, uciąłem kawałek. Proszę spojrzeć, jak piękne. I tutaj jest dokładnie ta roślina. Jak możemy ją wykorzystywać? Oczywiście numer jeden, alkohol. Dlaczego alkohol? Dlatego, że alkohol no jest w sumie najlepszym nośnikiem, żeby rozpuścić te wszystkie substancje. One są, no, część jest też rozpuszczalna lepiej w tłuszczach, ale jednak większość się rozpuszcza w alkoholu i tradycyjnie przygotowuje się jałowcówkę, prawda? Czyli na jałowcu. Uwaga, ten alkohol jest bardzo, bardzo ciepły i bardzo silny. I raz, można przygotować go w alkoholu. Dwa, można przygotować jako macerat olejowy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale mówiłem, że najlepszy olej to jest oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek. Nie musi być najlepszej jakości, ale powinna być dobra. I jest to roślina bardzo ciepła w swojej termice. Tutaj mamy medycynę chińską. Co to powoduje? Że w oleju możemy doskonale wykorzystywać taki macerat olejowy, na przykład kiedy nam przewieje uszy. O tym nikt nie mówi. Oczywiście olejek kamforowy, jakieś inne rzeczy. Przewieje nam uszy i czujemy ból ucha. Bierzemy wacik, kropelkę nalewki lub intraktu właśnie z jałowca lub oliwkę z jałowca i wkładamy ten wacik do ucha. Słuchajcie, działa genialnie. Mało jest porównywalnych rzeczy. Dosłownie 2-3 razy wystarczy to zrobić i ucho jest całkowicie dezynfekowane. Dlaczego? Powiem Wam w dalszej części tego wykładu. Następnym sposobem na przyrządzanie jest oczywiście w wodzie. No, jest to ziele aromatyczne, ale żeby wydobyć z niego te wszystkie substancje, trzeba go podgotować. Gotujemy go zawsze pod przykryciem, dlatego że
te olejki lotne, te aromaty, te substancje silnie przeciwbakteryjne, one się po prostu ulatniają. Chyba że robimy inhalację. Czyli my możemy wykorzystywać na wiele sposobów, także jako inhalację. I jałowiec jest jednym z lepszych olejków, porównywalny jest z olejkiem herbacianym. Czyli jest tak silnie antyseptyczny, także przeciwwirusowy, także przeciwbakteryjny, przeciw grzybom, przeciw różnym innym bakteriom drobnoustrojom. Czyli robimy jeszcze inhalację. Dodatkowo możemy go dorzucać do zupy, możemy go dorzucać do mięs i to wszyscy znają, przede wszystkim myśliwi. Dlatego, że oni używają tego jałowca, do końca nie wiedzą dlaczego, bo mówią, że to jest smak i tak dalej. No, może i tak, przede wszystkim chodziło o dezynfekcję. O dezynfekcję od bakterii, od pasożytów, dlatego, że jałowca nic nie lubi. Żadna bakteria, żaden pasożyt, dlatego, że jak jej nie zabija, to ją przynajmniej dezaktywuje i nie może w ogóle działać. Jest po prostu niesamowicie agresywnym zielem. Zresztą sam fakt, jak go zbieramy, prawda, on kuje wszystkie te prawda, kolce, to jak ktoś nie zbierał jałowca, to nie wie, o czym jest mowa. Ja nieraz go zbierałem i nawet ostatnio właśnie to, co tutaj zebraliśmy, to tam kilka takich słoików napełniłem. Moje dzieci były ze mną, no to było bardzo ciężko zebrać. Dzieciaczki się prawie poddały. Ja sam to zbierałem. Miałem oczywiście rękawice, wiedziałem, że będą potrzebne, gumowe, grube. I tak się pokułem. Czyli jest to roślina, która się niesamowicie chroni. Jest dużo różnych odmian jałowca. Ja za bardzo nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, ponieważ od tego są etnobotanicy, ale mi odpowiada ta odmiana, która rośnie w Kazimierzu, ta najbardziej dzika, najbardziej kująca, bo są w tej chwili takie odmiany, to nie są tradycyjne polskie, które na dziko kiedyś występowały. Ja pamiętam z dzieciństwa, że jałowce miały po 3-4 metry. Wędziska na ryby robiono z jałowców, bo były najlepsze, były najbardziej giętkie, nie łamały się. Sami żeśmy biegali do lasu, wycinaliśmy jałowiec i robiliśmy sobie szczytówki do bambusowych wędek. Tak były znacznie wytrzymalsze od bambusów. No, kiedyś w ogóle posiadanie wędki bambusowej było czymś wspaniałym, więc to w ogóle dzisiaj już nikt nie pamięta tych czasów, ale jałowiec także do tego służy. Więc chciałbym Państwu przede wszystkim zachęcić do tego, żeby zbierać całą roślinę, żeby nie zbierać tylko jagód, bo jagody oczywiście mają potężną wartość, ale bardziej kulinarną. Też one działają przeciwdrobnoustrojowo. Ja wykorzystuję całą roślinę i każdego namawiam, żeby wykorzystywać całą roślinę. Tak jak tutaj widzą Państwo w tej nalewce, w tym intrakcie takim delikatnym. Czyli tak, mamy formę olejową, mamy alkoholową, którą możemy stosować jako, prawda, dezynfekator do ucha przy wszelkiego rodzaju zapaleniach, przy wszelkiego rodzaju przewianiach. Szczególnie jest dobre przy przewianiu. Olej stosujemy, jeżeli nas, prawda, złapie typowe lumbago i nas tam boli gdzieś to tu, to tam, to wtedy jako forma olejowa, słuchajcie, to naprawdę działa. Po prostu smaruje się raz lub dwa razy i wszystko mija. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Jest to po prostu roślina, no ja twierdzę, że ona jest w swoim działaniu taka potężna, taka agresywna. Tak jak jest ten jałowiec, niby jest niepozorny, ale jak złapiemy to niesamowicie kują te igły. Są takie ostre, jak szpilki. Następną formą jest oczywiście krem, maść. Możemy przygotowywać z tego puder. W jaki sposób stosujemy puder? Puder, mamy na przykład ranę, która się jączy, która jest na przykład jakaś tam bakteryjna, widzimy, że tam podchodzi ona nam na przykład ropą po bokach. Wtedy właśnie mikronizujemy takie ziele lub mielimy po prostu w młynku. Pamiętajcie, że młynki podgrzewają, czyli te substancje aromatyczne, jak otworzymy, one wyparują. Więc powinno się jednak mielić w niskiej temperaturze lub wziąć po prostu moździerz i wysuszone takie igły, bo to już jest wysuszone, to było jakiś czas temu zbierane, i po prostu je utrzeć na pył. I wtedy zasypujemy takie rany. Dobrze jest to mieszać z innymi ziołami, wtedy pięknie obsusza taką ranę. I jak stosujemy jałowiec? Jałowiec stosujemy przede wszystkim na górne drogi oddechowe, na wszystkie infekcje ucha, czyli pamiętajcie, że większość infekcji zaczyna się o tutaj. Tu są mikro różnego rodzaju kanaliki między uchem a gardłem i tam dochodzi do pewnego dyskomfortu. Tak się zaczyna najczęściej przeziębienie. Wystarczy wziąć wacik,
na nie parę kropli właśnie jałowcówki i wsadzić do ucha lub na oleju. Czyli mamy przeziębienie, górne drogi oddechowe, szczególnie właśnie tutaj te wszystkie infekcje uszu, także gardła. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że gardło, bóle gardła są związane z bardzo dużym gorącem żołądka. Ziele jałowca jest gorące, więc ostrożnie z tym. Ono działa silnie dezynfekująco, ale trzeba uważać, żeby nie przegrzać żołądka, żeby na przykład nie wzmocnić tego bólu gardła przez chwilę. Dlatego używa się ziół ochładzających jałowiec. I tutaj doskonałym takim zielem do ochładzania może być na przykład szałwia. Nie idzie w opozycji, a silnie ochłodzi działanie jałowca, czyli jego termikę, jednocześnie jego wszystkie właściwości drobnoustrojowe będą wykorzystane w taki sposób, ażeby ulżyć temu bólowi gardła. Czyli raz, mamy górne drogi oddechowe, mamy też oczywiście oskrzela i płuca. To nie jest tylko tak, że tutaj działa w głowie, działa tutaj w gardle, w tych wszystkich mikroprzewodach, ale działa także w płucach i w oskrzelach. Zaraz się Państwo o tym przekonają, jak będę wymieniał, w jaki sposób pracuje w naszym organizmie. Działa na wszystkie zakażenia układu pokarmowego. Na większość może, nie na wszystkie. Na większość. Jeżeli go połączymy z berberysem, to mamy prawie wszystko. Prawie wszystkie bakterie, prawie wszystkie grzyby. No naprawdę połączenie jałowca i berberysu. No tutaj taka ciekawa moja dygresja może być, że jak w Kazimierzu szukam na przykład berberysu, to wszędzie, gdzie rośnie berberys, jest jałowiec. A gdzie rośnie jałowiec, to widzę, że jest berberys. Ten dziki. Więc ciekawe to jest takie połączenie. Wydaje mi się, że natura wie, co robi. To jest tak jak pokrzywa i przytulia czepna. Zawsze są obok siebie i zauważyłem, że gdy stosuję je razem, efekt terapeutyczny oczyszczania organizmu jest znacznie silniejszy, a jednocześnie nie ma takiego osłabienia. Więc jeżeli połączymy berberys i właśnie jałowiec, mamy niesamowite działanie. Szczególnie w układzie pokarmowym, szczególnie przy obecnych jakichś takich wirusówkach dziwnych, które prawda, objawiają się tym, że jest niesamowite rozwolnienie, gorączka, słabość i tak dalej, to połączenie jest idealne. Więc warto zbierać obok jałowca także berberys. Doskonałą właśnie rzeczą są zasypki różnego rodzaju, pudry, które robimy na jakieś tam wrzody, na jakieś infekcje skórne, szczególnie kiedy one są takie zimne, nie gorące, nie swędzące i takie zaognione, tylko tak zwane infekcje zimne, czyli coś, co prawda wygląda, jest blade, jest takie nieprzyjemne, ma takie plamy na sobie. Bardzo często dochodzi do takich różnych infekcji skóry. I właśnie te pudry w mieszankach z innymi ziołami mogą działać cuda. Jeszcze możemy je ustabilizować na przykład olejem. Więc zobaczcie, ile form jest do wykorzystania z takiego jednego ziela. I teraz tak, parę takich fachowych informacji, które są poparte badaniami klinicznymi, pobranymi z bardzo znanych portali międzynarodowych. To jest tak zwana wyrocznia i tutaj chciałbym wymienić działanie właściwości jałowca. To jest tak, działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe. Pamiętajcie, my robimy syrop i to jest składnik naszego syropu. Ja będę przygotowywał nasz syrop, ujmując właśnie to ziele w postaci alkoholowej. Czyli robię nalewkę, robię lekki intrakt i potem do tego naszego syropu, na ciepły syrop, będę dodawał ten intrakt. Wtedy ten alkohol mi wyparuje, a substancje wszystkie zostaną wewnątrz. Więc ja preferuję formę alkoholową, czyli przeciwzapalne, oprócz przeciwwirusowego, przeciwutleniające, przeciwreumatyczne, antyseptyczne, moczopenne, wiatropenne, trawienne, hipoglikemiczne, hipolipidemiczne, dokwaszające żołądek i wiele innych. Spójrzcie, jakie potężne ziele. My szukamy, jeździmy, to, tamto, a nie zdajemy sobie sprawy, że pójdziemy gdzieś na spacer, widzimy ten jałowiec, nawet nie przykuwa naszej uwagi, bo to jest nieduże w tej chwili, nieduża roślina, nieciekawa, kuje i każdy ją omija. Zobaczcie, ile ma działań. A teraz, uwaga, to jest bomba. Na jakie drobnoustroje działa, zgodnie z badaniami klinicznymi, in vivo, czyli w organizmie. Między innymi
Bo nie sposób wszystkich wymienić, bo bym musiał mieć tutaj ze dwie kartki tego. Acinetobacter, Bacillus, Brucelloza, Enterobacter, Escherichia, Pseudomonas, Staphylococcus, Candida, 11 gatunków, Aspergillus, zobaczcie, następne grzyby, prawie cała rodzina, Bacillus, Colostridium, Enterococcus fecalis, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumonia, Helicobacter pyroli, Micrococcus, prawie wszystkie typy, Microsporum, Mycobacterium, także wszystkie oporne gruźlicze. Plasmodia, czyli mamy tutaj malarię. Salmonella, tak jak płyn Lugola. Shigella, kilkanaście rodzajów. Staphylococcus, gronkowce różnego typu. Streptokoki, paciorkowce prawie wszystkie. Trychofytony, jersiniozy, prawie wszystko. Także, uwaga, zapnijcie pasy, vibrocholera. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Kiedyś, jak były epidemie cholery i dżumy, to właśnie tym odkażano wszystkie mieszkania, odkażano całe miasta jałowcem. Palono ten jałowiec i tym dymem odkażano. Zobaczcie, jaka to jest potęga. Na cholerę nawet działa. Niesamowite ziele. Czyli jałowiec jest czymś, o czym zapomnieliśmy. Już nikt o nim nie mówi. Jest naprawdę doskonałym zielem wspomagającym terapię. Następnie mamy działanie na różne linie komórek rakowych. Wiele różnych. I działa także na wirusy. Przede wszystkim na herpesy i na koronawirusy związane z SARS. I wiele, wiele innych. Także działa na wszystkie, na większość, może nie na wszystkie, ale na większość opornych bakterii, na które nic nie działa. I co robi? Jest synergetykiem dla prawie wszystkich antybiotyków, czyli wzmacnia działanie antybiotyków. Zobaczcie, jak ważna to jest sprawa w tej chwili, kiedy wiemy, że są mnóstwo bakterii jest opornych na antybiotyki. Wystarczy podać przy antybiotykach ten jałowiec. Jałowcówkę przysłowiową, prawda? Odrobinkę, 20 rano, po południu i wieczorem. I macie zwiększenie efektu o 100% prawie. Ponieważ faktycznie ten antybiotyk zacznie mocniej działać. To nie jest może działanie adytywne, takie nakładające się, że to jest razy 10, ale po prostu ten antybiotyk jest lepiej wykorzystany przez organizm. Jednocześnie jałowiec sam w sobie ma takie działanie przeciwbakteryjne. Zobaczcie, jak to jest silne ziele. Jak dużo różnych jest tutaj bakterii, prawda, tych gronkowców, paciorkowców, jersiniozy nawet się pojawiają. Także te jelitowe, mózgowe także. Ale co jest ważne, pojawiają się wirusy. I jest koronawirus w połączeniu z SARS-em. To są badania kliniczne, bardzo ważne. I teraz BHP. Dlaczego jest ważne BHP? Dlatego, że dużo jest takich dziwnych informacji, że jałowiec uszkadza nerki. Oczywiście igliwie prawie każdej rośliny u nas, tych wszystkich chojaczków, tych wszystkich sosen, świerków, może uszkadzać nasze nerki. Ale tego nikt nie pije olbrzymich ilości. Ostatnio mówiłem właśnie o soku z brzozy, o wodzie z brzozy, gdzie ona właśnie usuwa te ciężkie metabolity z igliwia, które, prawda, zwierzęta w zimie zjadają, bo to są najłatwiej dostępne witaminy, to są substancje odżywcze, ale lekko toksyczne i mogą faktycznie uszkadzać te nerki w jakiś sposób. Ale tam jest bardzo dużo substancji żywicznych. Jałowiec nie ma prawie tych substancji. Nie ma co ich za bardzo uszkadzać. Ja jałowiec stosuję od lat, zresztą kto nie jadł kiełbasy jałowcówki? Każdy myśliwy to prawie zawsze używa jałowiec do wędzenia na końcu. Czy mają uszkodzone nerki? Wydaje mi się, że jest to pewien taki, ktoś gdzieś coś napisał i wszyscy się dzisiaj z tym zgadzają. Tak, że to ma mnóstwo substancji. Owszem, ma, ale tak jak mówiłem, w innych materiałach dawka warunkuje toksyczność. Dawka. Więc jeżeli wypijemy naraz taki słoik nalewki, prawda, z jałowca, no to faktycznie możemy nawet umrzeć. I to jest możliwe. To
tylko kto to robi. Jeżeli zjemy najzdrowsze jedzenie i zjemy go, prawda, worek, to też możemy umrzeć. Bo się przejemy, brzuszek nas zaboli, coś się wydarzy i tak dalej i możemy umrzeć. To są dawki terapeutyczne. Kilka kropli. 20, dobrze, 50, bo niektórzy na przykład lubią jałowcówkę. I to jest do odkażania całego układu pokarmowego. Na przykład odrobaczamy się i pijemy orzechówkę. I z tych pasożytów padłych wyjdą nam bakterie, więc możemy napić się odrobinę jałowcówki. Orzechówka jest lekko ciepła, no jałowcówka jest bardzo gorącym alkoholem, jeszcze alkohol to podgrzewa, więc warto ją wychłodzić, na przykład tą szałwią, albo jakąś inną rośliną. Choćby artemizją, nąblicą jednoroczną, która silnie ochładza. Bardzo dobre połączenie, też działanie na plasmodium. Tak więc uszkadzanie nerek to jest tam, gdzie my stosujemy olbrzymie ilości, bez opamiętania, wręcz chorobliwie. No wtedy faktycznie może się to stać, jest to możliwe. Wydaje mi się jednak, że nikt tyle tego nie stosuje i traktuje to bardziej jako coś, co ma nam pomóc w zdrowiu, w poprawieniu tego zdrowia, utrzymaniu naszego zdrowia, niż żeby tym po prostu pić to w olbrzymich ilościach. Dlatego pisanie, że w jakichkolwiek periodykach, jakichś nawet pracach naukowych, że uszkadza nerki, gdzie? Gdzie są te badania? Chciałbym je zobaczyć. Bo to jest napisane, ale nigdzie nie dotarłem do tych badań. Chciałbym to zdementować. Nie ma takiej możliwości, żeby uszkodzić sobie nerki poprzez picie terapeutycznych dawek jałowcówki. Czyli mam na myśli 20-30 kropli, 5 razy dziennie, jak już się zaczyna infekcja. Czy na przykład 23 razy dziennie. Nie wierzę w to. Możemy stosować nawet u dzieci. Tylko jak? Na ciepłą wodę, żeby odparował alkohol. I wtedy to stosujemy. Ochładzamy oczywiście to innymi ziołami. Możemy do tego wykorzystać berberysk, gdzie razem rosną w lesie. Albo artemizję annuę, blicę jednoroczną. Ale co jest ważne w terapiach? Że nigdy nie jestem tego zwolennikiem, nie stosujemy tak zwanych singli, czyli pojedynczych ziół. No wyjątek jest ten waciki do ucha. Generalnie jestem zwolennikiem mieszanek. Dlaczego jestem zwolennikiem mieszanek? Dlatego, że jeżeli na przykład jałowcówka nam dobrze obciąża nerki, zgadzamy się z tą wersją, to biorę zioła, które mi odciążają te nerki. Na przykład sok z brzozy piję 3 razy dziennie po szklance, żeby właśnie oczyścić sobie tę energię i tą wątrobę. Ktoś nie ma tego soku z brzozy. Dobrze, to wyjdzie na polanę i tak chce odciążyć wątrobę i nerki. Więc zbieram sobie liście mniszka, one mi odciążą wątrobę. Mogę zrobić nawet sałatkę z tych liści mniszka. Im wcześniej je zbierzecie na wiosnę, tym są mniej gorzkie. Potem idę i zbieram sobie na przykład liście brzozy albo pączki brzozy, żeby poruszyć prawda, te nerki, żeby one otworzyły się drogi wodne i żeby nic tam się nie wydarzyło. Nie mam brzozy na działce. Ok, mam pęczek natki pietruszki, mam suszoną, bo na zimę sobie wysuszyłem. Biorę 2 łyżki tej natki pietruszki i dorzucam do tego mniszka. I zaparzam sobie mniszek z natką pietruszki. Dlaczego natka? Dlatego, że natka usuwa wszystkie ciężkie metabolity z nerek. Jest błonnikiem dla nerek. Ostrożnie stosować w bardzo dużych obciążeniach tylko nerek, bo ona może spowodować, że jeszcze więcej tych toksyn pójdzie i może troszeczkę przytkać. Aczkolwiek generalnie odciąża te nerki i jest lekko diuretyczna, otwiera drogi wodne. Możecie użyć wilżyny ciernistej, możecie użyć przytuli czepnej, która już się pojawia wszędzie na wiosnę, prawda? I nawet są specjalne terapie, że się świeżą bierze, maceruje się w wodzie, na przykład 2-3 garście, malutki garnek wody i to się maceruje dobę i potem zaczyna się pić do 5 szklanek dziennie, żeby wykorzystać ten efekt oczyszczania limfy i otwierania dróg wodnych. Proszę bardzo. I już nie mamy ani uszkodzonych nerek, ani uszkodzonej wątroby. A efekt terapeutyczny niesamowicie silny. Jednocześnie co robi w medycynie chińskiej? To jest bardzo ważne. Wspiera obieg czynnościowy śledziony, czyli udrażnia wilgotność w tej śledzionie. Czyli ten nasz największy węzeł chłonny, który musi przerobić te wszystkie toksyny z całego organizmu, z tego układu limfatycznego, właśnie
Jałowiec, on to oczyszcza. Oczyszcza te węzły chłonne. Wybija te różne patogeny. I wspiera naszą śledzionę. Poprawia wydolność. Między nich jest jeden z bardzo ważny organ. Śledziona wspiera nasze nerki. Wspiera nasz dźwięk. Ogrzewa te nerki. Na przykład mężczyźni słabi, wyziębieni, impotenci. Właśnie to jest ziele dla nich. Bo ono ogrzeje te nerki, wesprze ten dżing. To jest taki fundament w naszym domu, który musimy zawsze dobrze zrobić, prawda? Pamiętamy tu, bo dom się zawali i tak dalej. To jest podstawa naszego funkcjonowania. I właśnie jałowiec wspiera obieg czynnościowy śledziony i obieg czynnościowy nerek. Jaka tu jest mowa o uszkodzeniu nerek? Gdzie? Kto mówi o toksyczności? Ja stosuję to ziele. Od lat to tak jak glisnik, ja skurczę ziele. Stosuję, nie wiem, codziennie piję od 5 lat? Ale nigdy jako pojedyncze. Zawsze jest do tego ziele, które oczyszcza mi wątrobę, albo daje karczoch, albo kocankę, albo mniszek i podaje do tego coś, co mi otwiera nerki. Czyli staram się za wszelką cenę usuwać nadmiar toksyczności. Zioła mają jedną niesamowitą właściwość. Wspierają swoje działanie. W momencie, kiedy na przykład jest jakieś toksyczne działanie, to inne usuwają tą toksykologię. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To jest moja obserwacja na przestrzeni tych 20 paru lat, jak pracuję w ziołach, że zioła mają swoją, nazwijmy to, inteligencję w działaniu. W końcu Pan Bóg je stworzył i dał nam je. Po to, żeby nas, prawda, kurowały, żeby wspierały nasze zdrowie, żeby nie dopuszczały do tego, żebyśmy byli chorzy. Dlatego, słuchajcie, to jest niesamowite ziele. I teraz medycyna chińska. W medycynie chińskiej termika tego ziela jest opisana jako ciepła. Czyli jeżeli mamy ciepłe i na przykład mamy przeziębienie i boli nas gardło, to mamy gorąco żołądka, ochładzamy to ziele, tak jak wcześniej mówiłem, szałwią albo bylicą jednoroczną, artemizją annuą. Jest to ziele, które jest zielem aromatycznym. Ma smak ostry, ma smak gorzki. I ziele aromatyczne, czyli możemy bardzo fajnie robić z tego inhalację. Ono naprawdę, jak puścimy inhalator, czy puścimy na przykład nawilżacz powietrza w swoim pokoju, to ten jałowiec czuć wszędzie. I może być zastosowany i w alkoholu, i w oleju. I ten nawilżacz rozpyli go wszędzie. I co tym samym zrobi? Zdezynfekuje całe pomieszczenie. Nie musimy używać jakichś tam formaldehydów, spryskując całe pomieszczenie, bo ktoś wszedł i nas, prawda, chce tam w jakiś sposób, żebyśmy zainfekować wirusem. Wystarczy, że zapalimy kaganek i dolejemy parę kropli do tej wody, która będzie parowała. Jałowiec dokona reszty. On zdezynfekuje. Pamiętajcie, jak były epidemie cholery, to właśnie jałowcem dezynfekowano, dymem z jałowca dezynfekowano te wszystkie, całe miasta, te wszystkie pomieszczenia. Miasta całe dezynfekowano właśnie jałowcem. Jak chowano ludzi, to wszędzie paliły się ogniska z jałowcem. O tym nikt nie mówi, bo dzisiaj po co mówić coś, co działa? I jest za darmo. Wystarczy wyjść na spacer, znaleźć tego jałowca, zrobić sobie nalewkę i już jesteście niezależni. Jeszcze lubicie wędzić, prawda, jakieś mięso, no to robicie sobie kiełbasę, no na końcu jałowiec, żeby się przypadkiem tam nic nie stało, żeby jakieś bakterie nie było, bo dużo osób wędzi na zimnym dymie. Zobaczcie, jak niesamowite ziele i aromatyczne, silnie działające na drogi oddechowe, bardzo silnie. I pamiętajcie, że jak je wdychacie, to macie ekspresję 2000 genów ponad, od razu. I jeszcze działa na nowotwory i wchodzi bezpośrednio do mózgu, czyli przechodzi barierę krew-mózg, jak je wdychacie. I macie natychmiast w płucach, wszędzie, w całym organizmie, coś jest w płucach, dosłownie za minutę jest wszędzie już. Warto robić inhalację? Warto robić inhalację. Także łączyć z innymi ziołami, które wcześniej żeśmy wymieniali. Do syropu nadaje się? Nadaje. Cudo. To jest cudo. Dodatkowo, co to ziele robi w medycynie chińskiej? Oprócz tego, że jest aromatyczne, oprócz tego, że wspiera tą śledzionę, co jest bardzo ważne, że wspiera nasze nerki, jest zielem, które detoksykuje organizm, oczyszcza naszą krew z różnych toksyn. W medycynie toksyny to są różnego rodzaju bakterie, ropne bakterie i inne. Zobaczcie, jak niesamowite ma właściwości. Tutaj trzeba pamiętać też, że jest to ziele ciepłe i stosujemy je, to jest taka cecha charakterystyczna u osób bardzo silnie osłabionych. Szczególnie tam, gdzie jest taki zimny pot
I to jest zimno, my to nazywamy zimno z osłabienia. Jest to bardzo taka terminologia fachowa, zimno z osłabienia. Czyli to ziele wesprze nasz dźwięk, wzmocni obiekt czynnościowy nerek, wzmocni obiekt czynnościowy śledziony. Jednocześnie, prawda, ogrzeje to wnętrze i poprawi nasze funkcjonowanie, zlikwiduje ten zimny, nieprzyjemny pot i to zimno takie dziwne wewnętrzne. To jest tak zwane zimno z osłabienia, z takim zimnym potem. Tutaj nie możecie za bardzo zastosować kwiatu bzu, ale w połączeniu już z jałowcem możecie. Dlatego, że on zadziała poprzez właśnie ogrzewanie, a tam to będzie ochładzało, czyli termika powinna się wyrównać. Zawsze jak robimy receptę, staramy się utrzymać ją w termice neutralnej, czyli część dajemy ziół ciepłych, część dajemy ziół chłodnych lub zimnych. I staramy się zawsze oscylować, żeby ta recepta była, prawda, termicznie neutralna, żeby mógł ją zastosować ktoś przy zimnie wewnętrznym i przy gorącu wewnętrznym. To jest bardzo ważne w terapiach. Mało kto o tym mówi. Wszyscy mówią związki, związki, związki. Owszem, no ale jeżeli ktoś ma bóle gardła, jest mu gorąco, ma żółtą ropę i wydzielinę w płucach, no nie podam mu wtedy jałowca. Ale jak mu go podam, to go silnie ochłodzę innymi ziołami. I wtedy on dopiero będzie miał efekt terapeutyczny. Bo mówiłem, że zioła się wspierają albo usuwają swoje nieodpowiednie działania toksyczne. Ale jak podam go z antybiotykiem, pasuje. Dlatego, że antybiotyk jest bardzo zimny, a jałowiec jest ciepły, więc on zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu. I to jest fenomen antybiotyków, że właśnie one działają wtedy, kiedy te wydzieliny są właśnie żółte, zielone, jest masywne gorąco. I podaj odrobinę jałowca, czyli antybiotyk ochłodzi, ale jałowiec wzmocni jego działanie przynajmniej o 100%. I wesprze to działanie jeszcze szerszym spektrum przeciwdrobnoustrojowym. W taki sposób trzeba patrzeć na terapię. I tak trzeba to łączyć. Ja wiem, że to jest już no, troszeczkę wyższy poziom. To nie jest poziom tylko związków i tutaj, prawda, że to tak działa. My wiemy, jak działa. Od związków są inni ludzie, to są badacze, to są chemicy do tego, biochemicy. Oni mają się tym zajmować. My jesteśmy po prostu rzemieślnikami. My chcemy, żeby to działało. Chcemy, żeby to po prostu zastosować i jutro już mieć efekt. Kogo to obchodzi, że tam jest jakiś tam związek, który nigdy nie działa? Prawda? Tak jak w cynamonie, prawda? Stosują na różne sposoby. Odchodząc do tego, jałowiec jest pospolity, jest niesamowitym zielem. Naprawdę warto go stosować. W medycynie chińskiej ma jeszcze jedno, takie moim zdaniem, jedno z najważniejszych działań. To jest wspieranie, odżywianie tak zwanej energetyki ochronnej organizmu przed infekcjami. My to nazywamy Wei Qi, czyli ta zewnętrzna taka powłoka, jakby niewidoczna, która nas otacza, to jest nasza taka immunologiczna powłoka, prawda? Że my nie pozwolimy, żeby ten czynnik chorobotwórczy wtargnął do nas. To jest bardzo ważne, szczególnie teraz. Prawda? Zawsze mówimy, a ten to jest mocny, on w ogóle nie choruje, bo on ma tą Wei Qi silną. Czyli my, pijąc tę jałowcówkę w kropelkach, prawda, robiąc inhalację w pomieszczeniu, nawilżając powietrze i jednocześnie wykorzystujemy jałowiec, wspieramy nasze Wei Qi, czyli naszą immunologię taką ochronną przed wszelkimi drobnoustrojami, nie tylko przed wirusami, ale i przed bakteriami, przed grzybami. Przecież te wszystkie nawilżacze, to one, prawda, zwilżają tą wodą i w pewnym momencie same rozpylają grzyby. Wystarczy dodać odrobinę jałowcówki. Jest czysto. Nie ma. I to nie musi być sam owoc, bo to nawet on gorzej działa. Roślina musi być cała. Muszą być igły, muszą być gałązki, muszą być owoce, musi być kora. Wszystko musi być. Wtedy to działanie jest bardzo silne. Pamiętajcie, jałowcem odkażano przy wszelkich epidemiach całe miasta. Więc to jest naprawdę cudo. Oprócz tego jest to ziele dla impotentów. Tam, gdzie jest takie masywne zimno wewnętrzne, gdzie, prawda, szczególnie mężczyźni czy kobiety wyziębione, to też jest ziele dla nich, tylko w mikrodawkach. Tutaj trzeba naprawdę wspierać się też terapeutami, którzy wiedzą, jak zastosować jałowiec. Ono wspiera naszą potencję
potencję seksualną, ale także potencję życiową. Czyli daje nam chęć do życia. Dzisiaj te wszystkie wirusówki, które panują, osoby są niesamowicie osłabione. I one nie mogą do siebie dojść. Jałowiec jest jednym z tych ziół, które wzmacnia. I ono jest wspaniale pracuje właśnie także z owocem pokrzywy, który też jest zielem wzmacnianym. Bardzo dobrze współpracuje też z lukrecją. Tutaj tylko ostrożnie, bo lukrecja też jest lekko ciepła, jałowiec jest lekko ciepło, ale on wspiera ten dżing, ten fundament w domu. Wspiera wei qi, wspiera naszą śledzionę, wspiera wszystko, co najważniejsze, wszystkie substancje najważniejsze w naszym organizmie, ogrzewając je. Pamiętajcie, że tam, gdzie na przykład osoby, kobiety bardzo często, które mają bardzo obfite menstruacje, one są słabe, im zimno jest. Jałowiec jest zielem dla nich, bo je ogrzeje. Ale pamiętajcie, w mikrodaweczkach. To jest 20 kropli rano, 20 kropli wieczorkiem. Takiej naleweczki. Na szklankę wody. To wystarczy. Ono nie zadziała dzisiaj, ale za 3 dni masz ten efekt. Za tydzień już masz naprawdę solidny efekt. I czujesz, że już jest ci ciepło, już się fajnie zaczynasz czuć. Wtedy odstaw. Bo wcale nie jest to dalej potrzebne. Ja tak stosuję u siebie. Więc zobaczcie, jakie cudo. Zobaczcie, jakie wspaniałe ziele. Jednocześnie, no oczywiście tutaj ta sprawa cholesterolu, jakichś tam lipidów we krwi i tak dalej. Wszystko obniża, cukier obniża. Warto stosować? Oczywiście, że warto. Jest to cudowne ziele. Jest to nasze polskie, wspaniałe. I ten klasyczny jałowiec się najbardziej liczy. Ten, który rośnie na polach, który rośnie w lasach, tam gdzie jeszcze występuje przy nim berberys. I jedno i drugie. Najlepiej pozyskiwać jedno i drugie w zimie. W zimie, koniec zimy, przedwiośnie. Berberys się pozyskuje, dopóki nie puści listków. I raczej pozyskuje jałowiec. Naprawdę są to wspaniałe zioła. Jałowiec, pamiętajcie, na wszelkie sposoby. Epidemie wszystkie wykorzystywały jałowiec. Kiedyś ludzie mieli potężną wiedzę. Potężną wiedzę. I nie stosowali praktycznie w ogóle suplementów. Fakt, że żywność była lepszej jakości 1000-krotnie. Dlatego zapraszam do stosowania, zapraszam na spacery. Kto ma uszy, niechaj słucha, bo ta wiedza może być mu bardzo, bardzo potrzebna. Szczęść Boże i Bóg zapłać za uwagę. Do widzenia.